Jezioro Pakoskie zostało utworzone na Noteci Zachodniej w 1975 roku. Pierwotnie miało powierzchnię 754 hektarów, jednak w wyniku prac hydrotechnicznych przeprowadzonych w latach 1970-75 utworzono tzw. zbiornik Pakoski. Ze względu na niedobór wody w regionie istniała potrzeba budowy zbiornika retencyjnego. Po spiętrzeniu poziom lustra wody podniósł się o 4,5 metra, na skutek czego wzrosła wielkość akwenu do 1320 hektarów. Dzisiaj jego długość wynosi 15,5 km, szerokość około 2 km, a maksymalna głębokość ponad 19 metrów. Średnia to ponad 9 metrów. Jezioro leży w pradolinie rzeki Noteć. Charakteryzuje się wydłużonym kształtem. Zbiornik podzielony jest sztucznymi groblami na 4 odrębne części, istniejące jeszcze przed jego utworzeniem, wykorzystywanymi jako drogi bądź linie kolejowe. Pomiędzy nimi następuje swobodna wymiana wody. Są to jeziora Pakoskie Północne, Pakoskie Południowe oraz Bronisławskie i Kunowskie. Naszą podróż zaczynamy od jeziora Pakoskiego Południowego, które oddzielone jest groblą od jeziora Bronisławskiego, przez którą prowadzi droga na trasie Strzelno-Pakość. Przepływ zapewnia kanał, który łączy te jeziora. Spotykamy tu rybaków, którzy odławiają ryby na inne jeziora należące do tego gospodarstwa. Dowiadujemy się od nich o rybach żyjących w jeziorze oraz poznajemy niesamowitą historię związaną z kaczką. Otóż kaczka krzyżówka upodobała sobie i wybrała łódź rybaków na swoje gniazdo lęgowe. Od 3 lat składa tam i wysiaduje jaja, a przy okazji pilnuje łodzi. Lecimy dalej na północ. Naszym celem jest miejscowość Trląg i Zatoka Kołucka. Tutaj jezioro Pakoskie ma największą głębokość. To ulubione miejsce o charakterze rekreacyjno-wędkarskim. Z tym miejscem związana jest ciekawostka. Jest sierpniowy dzień 1952 roku. Nad Janikowem i okolicznymi miejscowościami szaleje silna burza. Wśród grzmotów słychać warkot samolotu Tu-2 nadlatującego z północy. Nagle maszyna staje w płomieniach. O godzinie 12:30 z niewyjaśnionych przyczyn samolot z dużą prędkością zderzył się z powierzchnią jeziora Pakoskiego. Podczas uderzenia nastąpił wybuch środków bojowych, po czym wrak osiadł na dnie w pobliżu Skalmierowic. Po upływie ponad 70 lat wrak wciąż znajduje się na dnie Jeziora Pakoskiego. Na końcu zatoki znajduje się tama oddzielająca jezioro od starej Noteci. Zbiornik pakoski pełni głównie funkcję retencyjną i przeciwpowodziową, czego skutkiem są duże wahania stanów wody w tym akwenie, rocznie dochodzące do 3,6 metra. W okresie zimowo-wiosennym gromadzone są w nim wody roztopowe w celu zabezpieczenia przed zalaniem Doliny Noteci poniżej zbiornika i jej magazynowania dla celów gospodarczych. W okresie letnio-jesiennym zgromadzona woda wykorzystywana jest do nawadniania pól i zabezpieczenia przepływów rzeki Noteć. Zmiany stanów wody mają stałą tendencję, w okresie jesienno-zimowym rosnącą, a w okresie wiosenno-letnim malejącą. Zmieniają się one jednostajnie od 1 do 3 cm na dobę. W jeziorze dominuje leszcz, płoć, krąb. Z ryb drapieżnych okoń i sandacz. Jest też szczupak, węgorz, lin, karp, karaś i sum. Naszym kolejnym celem jest koniec Jeziora Południowego w Janikowie. Oba jeziora łączy kanał, który umożliwia żeglugę pomiędzy zbiornikami. Tu znajduje się kolejna trzecia grobla oddzielająca Jezioro Pakoskie Południowe od Północnego. Przez nią przechodzi droga kolejowa na trasie Poznań-Inowrocław, a także droga z Mogilna do Janikowa. Zatrzymujemy się na plaży i przystani w Janikowie. Przy pomoście klubu żeglarskiego Kormoran cumują żaglówki i statek Janek, tutejsza atrakcja turystyczna. W sezonie letnim odbywały się rejsy po jeziorze. Pod filmem znajdziecie link do filmu z takiego rejsu i wywiad z kapitanem statku. Niestety od 2020 roku statek nie pływa. Żegnamy Janikowo i udajemy się na północ w kierunku Pakości, od którego jezioro wzięło nazwę i miejsca, gdzie łączy się z Notecią. Dolatujemy do końca jeziora w miejscowości Janikowo. Tutaj znajduje się czwarta grobla, przez którą prowadzi droga z Pakości do Janikowa. Nadbrzeże w Jankowie upodobali sobie wędkarze ze względu na dogodny dojazd i rybostan. Funkcjonuje tu naziemna kolej linowa, która transportuje wapienne kruszywo z kamieniołomu w Piechcinie do zakładu produkcji sody w Janikowie. 164 wagoniki przebywają trasę o długości ponad 7 km z prędkością około 8 km na godzinę. Na środkowej wyspie znajdowało się grodzisko. Archeolodzy, którzy badali wyspę w Jankowie, mają przesłanki, by stwierdzić, że była ona zasiedlona już w okresie neolitu. Na fundamentach tej pierwotnej osady zbudowano grodzisko. Miało ono kształt elipsy o rozmiarach 120 na 150 metrów. W grodzie podobnym do Biskupina mogło mieszkać około 1000 ludzi. Wyspy na tym jeziorze to ulubione miejsca gniazdowania ptactwa wodnego. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Mamy nadzieję, że Wam się spodobał i wesprzecie rozwój kanału poprzez subskrypcję i lajka dla tego filmu. Do zobaczenia na kolejnym szlaku turystycznym.